Hej, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Showtime według Kubosława. Dziś bardzo ciekawy, może nawet lekko kontrowersyjny temat. Zastanawiałem się, o czym z Wami porozmawiać, no i stwierdziłem, że warto będzie spytać Was, co sądzicie o Wilcie Chamberlainie. Wilt Chamberlain, zawodnik legendarny, człowiek, który rzucił 100 punktów w jednym spotkaniu, który jako jedyny notował średnią punktów w jednym sezonie powyżej 50, jako jedyny dobrnął nawet do tej granicy 50 punktów, który jest także rekordzistą pod względem zbiórek w jednym spotkaniu, który kojarzy nam się z absolutną dominacją, rekordami, które raczej już nigdy nie zostaną pobite. Ale mam pewne wątpliwości, przyznam szczerze, jeśli chodzi o postać Wilta Chamberlaina i już tłumaczę dlaczego. Wiadomo, lata 60. to absolutna dominacja Boston Celtics, drużyny, która była stworzona do wygrywania, która raz za razem zdobywała mistrzowskie trofea. No pamiętajmy, Wilt Chamberlain tylko dwa razy sięgał po mistrzowski tytuł. Zdobył dwa mistrzowskie pierścienie, jeden z Philadelphia Warriors, drugi z Los Angeles Lakers. Nie tak dużo, jak na tak dominującego gracza, prawda? Wydawałoby się, że powinien mieć ich znacznie więcej. No właśnie. I tutaj trzeba sobie pokazać, przedstawić kilka faktów dotyczących Wilta Chamberlaina. Zacznijmy od tego, że w latach 60. pozycja centra to nie do końca się kojarzyła z tak wielkimi gościami, jakich mamy obecnie. Nie, to nie było na zasadzie takiej, że każdy centr to miał po 216 cm wzrostu, ważył ponad 120 kg. Takim przykładem był, uwaga, tylko i wyłącznie właśnie Wilt Chamberlain, który przy 216 cm wzrostu ważył 124 kg. No i tutaj ciekawostka. Drugim najwyższym zawodnikiem, podstawowym jakby centrem drużyny NBA pod względem wzrostu był debiutant Walt Bellamy, który mierzył 211 cm, a więc o 5 cm był niższy niż Wilt Chamberlain. Dodatkowo ważył, tutaj sprawdzę sobie, żeby się nie pomylić, 102 kg. A więc wyobraźcie sobie, 5 cm mniej i 22 kg lżejszy. To robi ogromną różnicę, no ale mówimy tylko o Bellamy. Jak zresztą, dla porównania, Bill Russell, a więc człowiek, który dawał się nieprawdopodobnie we znaki Wiltowi Chamberlainowi i ich pojedynki są do tej pory uważane za jedne z najpiękniejszych w całej historii NBA. Mierzył 206 cm wzrostu, przepraszam, 208, tutaj się będę posiłkował notatkami, dlatego będę co chwilę spoglądał na to. 208 cm wzrostu, uwaga, 97 kg wagi. A więc zobaczcie, jaka dysproporcja była pomiędzy Russellem a Chamberlainem pod względem warunków fizycznych. Zresztą na szybko sprawdziłem, jaka była średnia wzrostu podstawowych centrów w tamtych czasach drużyn NBA. Pamiętajmy, w NBA występowało wtedy zaledwie 9 drużyn. Bardzo mało. Dziś mamy ich 30. Mówi się o powiększeniu nawet ligi, więc na to też warto zwrócić uwagę. I uwaga! Średnia wzrostu zawodników, nie licząc Wilta Chamberlaina, specjalnie jego ominąłem, w tamtych czasach wynosiła, uwaga, uwaga, 206 cm. 12 cm mniej niż miał Wilt Chamberlain. I dochodzimy tutaj do no, naprawdę takiego ciekawego spostrzeżenia, że tak naprawdę Wiltowi było łatwo dominować w tej lidze, no bo jeśli ktoś był te 12, czy czasami nawet więcej centrów niższy i ważył o 20 kg mniej, no to ciężko mu było mierzyć się z takim gigantem, co bez wątpienia Wiltowi Chamberlainowi pomagało. I teraz chciałbym się z Wami skupić nad kwestią tego słynnego meczu, w którym Wilt rzucił 100 punktów. Dla jednych niesamowite osiągnięcie, coś co przeszło na zawsze do historii jako najbardziej dominujący występ w dziejach. Okej, 100 punktów działa na wyobraźnię, ale nie mamy żadnego nagrania z tamtego spotkania, bo stwierdzono, że starcie dobrze radzących sobie Warriors z dołującymi wtedy Knicks
no to nikogo nie będzie tak bardzo interesować, więc obyło się wtedy bez kamer. No i teraz chciałbym Wam zwrócić uwagę na kilka pewnych faktów o tym, że Chamberlain dominował w lidze pod względem warunków fizycznych, już wiecie, ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Knicks nie walczyli wtedy już praktycznie o nic. Mieli bardzo słaby sezon na tamten moment, mieli tylko 24 wygrane. Nie liczyli się w ogóle w walce o nic, kompletnie o nic. Na dodatek ich podstawowy center, który nazywał się Phil Jordan, nie mógł zagrać w tym spotkaniu. To teraz sobie wyobraźcie, że zastąpił go Daryl Imhoff. Słyszeliście o nim kiedykolwiek? No właśnie. Zresztą cały skład New York Knicks z tamtego spotkania to nie był zespół gwiazd. Ja Wam przeczytam teraz, jak ten skład, pełen skład, wszystkich zawodników włącznie z rezerwowymi, wyglądał. Richie Guerin, Willie Knowles, Al Butler, Johnny Green, Daryl Imhoff, Cleveland Buckner, Dave Budd i Donnie Butcher. Wyobrażacie to sobie? Tam nie było gwiazd, tam nie było kogoś takiego, o kim dziś mówimy, ej, ale ten zawodnik to był niesamowity. No nie, nie mieliśmy tam wielkich, wielkich gwiazd. Kilku zawodników udało się zagrać w meczu gwiazd, no ale umówmy się, na 9 drużyn w NBA to troszkę łatwiej się było dostać do tego meczu gwiazd, bez wątpienia. Więc tak naprawdę ten skład Knicks, no to był bardzo słaby skład i na dodatek Chamberlain mierzył się przeciwko rezerwowemu centrowi New York Knicks. Nie mierzył się przeciwko Jordanowi, który notabene nawet jeśli by grał, no to tam różnica była też spora, bo 208 cm wzrostu, 92 kg wagi Jordana. Także jest różnica, nie ma co ukrywać. Także naprawdę, jeśli mówimy o tej dominacji, no to ona wynika przede wszystkim z tych warunków fizycznych. No bo wyobraźcie sobie walkę podkoszową z kimś, kto jest od Was o tyle cięższy. Ciężko, prawda? Dodatkowo ci zawodnicy New York Knicks, no to nie byli zawodnicy, którzy stanowili o jakiejkolwiek sile NBA, którzy nie pokazywali się z jakiejś genialnej strony. Knicks wtedy nie byli dobrą drużyną. To trochę tak, jakby dziś Golden State Warriors miało grać mecz, dajmy na to, z Atlanta Hawks, no i w drużynie Atlanty nie byłoby żadnego podstawowego rozgrywającego, więc wzięliby jakiegoś chłopaka z G League. No i co wtedy? Myślę, że Stephen Curry też mógłby spokojnie sobie rzucać, gdyby chciał, może nie 100 punktów. No ale mimo wszystko miałby ułatwione zadanie. Też pamiętajmy, w latach 60. nie było błędu 3 sekund. Will Chamberlain musi po prostu ustawić pod koszem, dostać piłkę i zrobić, co mu się żywnie podobało. Miał takie predyspozycje fizyczne, miał taką przewagę, że nie musiał się obawiać, że ktoś go zablokuje, że ktoś mu bardzo utrudni grę. Jedynym sposobem wtedy na powstrzymanie Wilta to było faulowanie go, choć i tak trafił wtedy bodajże 29 na 32 próby. Coś koło tego. Nie mam tego akurat zapisanego dokładnie. No ale wyobraźcie sobie, że facet był faulowany ponad 30 razy. Ponad 30 razy stawał na linii rzutów wolnych. Boże, co ja gadam. Przepraszam, oczywiście to nie jest ta liczba. No ale wykonał. O, tak powinienem powiedzieć. Wykonał ponad 30 prób z linii rzutów wolnych. No to samo już daje niesamowity bilans punktowy. Do tego mało się o tym mówi, ale Wilt Chamberlain oddał w tamtym spotkaniu 63 rzuty z gry. 63. Trafił, uwaga, uwaga, 36. Ponad 50%? Nieźle, ale bez aż takiej rewelacji. Warto przypomnieć, że kiedy Kobe zdobył 81 punktów, potrzebował 46 rzutów na to, by ten wynik osiągnąć. Jest różnica, prawda? No właśnie. I tutaj należy się zastanowić nad tym, czy Wilt Chamberlain rzeczywiście był postacią, która tak bardzo dominowała ze względu na swój talent. Oczywiście ten talent miał, no ale jakby sobie poradził w lidze, w której byłby już Kareem Abdul-Jabbar, David Robinson, Patrick Ewing, czy jakby sobie poradził w latach 90., kiedy musiałby mieć naprzeciwko siebie Hakeema Olajuwona, Shaka, no i reszty tych centrów, o których mówiłem, moim zdaniem, mogłoby być różnie.
bo wtedy już by tak nie dominował. Oczywiście mówimy o zupełnie innej NBA, o innych epokach, nie można tego sprawdzić jeden do jednego, ale moim zdaniem gdzieś Wilta Chamberlaina bardziej opisują jego niesamowite liczby, a za mało ludzi skupia się na tym, czy rzeczywiście on w tej lidze dominował dzięki tak ogromnym umiejętnościom. No moim zdaniem nie do końca. Moim zdaniem trochę wynikało to właśnie z tego jego niesamowitych predyspozycji fizycznych. To, że nie miał z kim się tak naprawdę mierzyć. No, jeśli przeczytam wam teraz nazwiska podstawowych centrów każdej z drużyn z tamtego sezonu. Red Kerr, Bill Russell, Phil Jordan, Jim Krebs, Wayne Embry, Bob Ferry, Clyde Lovellette, Walt Bellamy. No to słuchajcie, z tych zawodników z pewnością kojarzycie Billa Russella i Walta Bellamy'ego. Reszty nie za bardzo. No i to też nie byli zawodnicy, którzy jakoś specjalnie imponowali warunkami fizycznymi, poza Waltem Bellamy. Ale mimo wszystko, no jakoś mi to nie pasuje. I szczerze powiedziawszy, dla mnie oczywiście ten rekord jest niesamowity, no bo jednak rzucić 100 punktów w jednym spotkaniu, wow, niesamowite. Ale też sporo grzebałem o tym w internecie i wiele osób zajmujących się tym tematem, tym spotkaniem, w którym rzucił 100 punktów Wilt Chamberlain, mówi, że ten mecz wyglądał amatorsko, wręcz ohydnie, bo w pewnym momencie, nawet kiedy jego koledzy mieli wolne pozycje, podawali do niego. Celowo faulowali rywali, żeby zatrzymać czas gry, żeby Wilt miał jeszcze szansę zdobyć dodatkowe punkty. A więc ten rekord był strasznie naciągany. Mówimy o rekordzie, który jest i podejrzewam, że zostanie na zawsze, bo w dzisiejszej NBA rzucenie 100 punktów przez jednego gracza, no naprawdę, musiałoby graniczyć z nieprawdopodobnym cudem, a jest to raczej wątpliwe. Dlatego zastanawiam się, czy nie za bardzo niektórzy ludzie dziś skupiają się na samych liczbach, a nie na tym, jak rzeczywiście to wyglądało w tamtych czasach. Oczywiście NBA była zupełnie inna. Grało się inaczej, był inny poziom talentu, jakby rozwoju technicznego zawodników. I należy na to zwracać uwagę. Moim zdaniem Wilt Chamberlain był zawodnikiem wyprzedzającym swoje czasy i to mu bardzo pomogło, ale nie był zawodnikiem tak wybitnym, jak mogłoby się wydawać. No, ja wiem, że to może brzmieć trochę kontrowersyjnie, no ale dla mnie, jeśli miałbym porównywać dzisiejszych centrów, powiedzmy z tych z przełomu lat 80., 90. i powiedzmy początku XXI wieku, to naprawdę moim zdaniem Shaq, Admirał Robinson, Hakeem Olajuwon, czyli The Dream, Karim Abdul-Jabbar, no to on, Patrick Ewing, oni wszyscy moim zdaniem byli od Wilta Chamberlaina lepsi. I nie chodzi nawet o to, czy mieli więcej pierścieni, czy mniej. To nie jest istotne tak bardzo. Istotne jest to, że mieli możliwość mierzenia się z równymi sobie. Kiedy Shaq trafił do ligi, miał naprzeciwko siebie Alonzo Mourninga, miał potem Dikembe Mutombo, był Patrick Ewing, był Hakeem Olajuwon, była masa centrów, którzy nawet jeśli nie talentem, bo talent Shaq miał wyjątkowy, no to warunkami fizycznymi mu dorównywali. I to spowodowało, że miał znacznie ciężej. Dlatego też powiem wam taką ciekawostkę, bo obok Shaqa, moim zdaniem, najbardziej dominującym graczem w historii NBA nie był Wilt Chamberlain, a Michael Jordan. Ale to, że tak powiem, temat na troszkę inny odcinek. Wracając jeszcze do Wilta Chamberlaina. Człowiek wyjątkowy, który stworzył pewien mit. Mit takiego wojownika, wręcz giganta, który gdy się pojawił na parkiecie, robił wszystko, co chciał. Zbudowało to pewną historię dla NBA, na której można było oprzeć jej wyjątkowość. Podejrzewam, że gdyby sam się ten scenariusz nie stworzył, to ktoś koniec końców by go stworzył, żeby ta liga wyglądała wtedy jeszcze lepiej. Naprawdę. Wiem, że brzmi to troszkę kuriozalnie, ale tak jest. Więc jeśli
Mam być szczery, Wilta Chamberlaina należy podziwiać za jego osiągnięcia, ale też moim zdaniem na pewno są od niego lepsi zawodnicy. Byli. Podejrzewam, że będą. Są nawet teraz. Ale cóż, jestem ciekaw bardzo waszego zdania na ten temat. Co wy sądzicie? Czy rzeczywiście ten rekord Wilta Chamberlaina to jest rekord, nad którym warto się bardziej pochylać, czy może jednak trochę mniej? Dawajcie znać, czekam na wasze opinie, trzymajcie się serdecznie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam.